Włocławski przedsiębiorca i radny Rady Miasta Krzysztof Grządziel od lat krytykuje znowelizowany system oświaty, będący w jego ocenie głównym winowajcą problemów na rynku pracy. Chodzi o znaczące zmniejszenie zasięgu szkolnictwa zawodowego na rzecz liceów, nie dających żadnego zawodu. Ale nie tylko o to. Poziom kształcenia, z drugiej strony mamy nieprzystosowane kierunki kształcenia. Ludzie się uczą w tych zawodach, komu nie są w ogóle potrzebni, a w tych zawodach, gdzie są potrzebni, po prostu jest to za mała ilość. Przykład, we Włocławku w tym roku kończy 100 kilkanaście osób szkoły zawodowej technika, licea powiedzmy kilkaset. Powinno być odwrotnie. Zdaniem biznesmena nasze państwo zupełnie nie radzi sobie z rozwiązywaniem problemu, więc na masowy zwrot w kierunku szkół zawodowych nie ma co liczyć. Grządziel uważa jednak, że zmiany możemy wprowadzić na naszym włocławskim podwórku i proponuje konkretne rozstrzygnięcia. Jedną z propozycji, jaką chciałem zaprezentować i przedstawić dla miasta, byłoby powołanie fundacji na rzecz rozwoju, a może lepiej inaczej, na rzecz odtworzenia szkolnictwa zawodowego i technicznego. Ja ze swojej strony deklaruję 200 tysięcy złotych każdego roku, a może więcej, do wkładu właśnie po to, byśmy mogli jako przedsiębiorcy, ale także jako obywatele, wpłacając może 1% z tego podatku PIT na rzecz tej fundacji, mieć wpływ, jakie i gdzie maszyny kupić, tak żeby ta młodzież zaczęła uczyć się. Przedsiębiorca chciałby za zebrane pieniądze kupować nowoczesny sprzęt i maszyny dla szkół kształcących w konkretnych zawodach. Chodzi o zdobywanie przez młodzież praktycznych umiejętności już we wczesnych latach nauki. Brak szkoleń z użyciem najnowocześniejszych zdobyczy techniki to w jego ocenie główna przyczyna niskiego poziomu nauczania. Wydaje mi się, że ta fundacja oczywiście nie jest rozwiązaniem, ale jakimś zwróceniem uwagi może władz centralnych, że coś trzeba z tym zrobić, że trzeba zrobić natychmiast, że trzeba rewolucyjnych zmian, bo jeśli to się nie stanie, to za kilka lat w Polsce nie będzie miał kto pracować. Przedsiębiorca zwraca też uwagę na zły system pomocy socjalnej, sprawiający, że wielu ludziom, co widać na włocławskim rynku pracy, po prostu nie chce się pracować. Telewizja Kujawy.